Jesteśmy świadkami wielu przeobrażeń, które również mają swoje cienie i szczególnie tego typu miejscowości. Właśnie jak Czarne, które jakby było zbudowane z jednej strony w tym tegerowskim otoczeniu, z drugiej strony w oparciu o duży garnizon wojskowy, o więzienie, które jest tutaj znane, jest w całej Polsce. Jest to pewna specyfika tych miejscowości, które rzeczywiście powoduje, że w przypadku pewnych koniecznych, czy organizacji, czy na przykład PGR-ów, nieefektywności działania, to powodują bardzo poważne perturbacje w życiu społeczności takich miasteczek i rzeczywiście pewne specjalne instrumenty powinny być dla nich stosowane po to, żeby no, nie powodowała ta sytuacja degradacji społeczności mieszkających w takich miejscowościach. I oczywiście nie jest tak, i zresztą pan burmistrz pokazał, ile jednak inwencji i przedsięwzięć i inwestycji ma miejsce w Czarnym. Zresztą nasza obecność w tym wspaniałym ośrodku pomocy społecznej, który chyba jest zaliczany do jednych z lepiej funkcjonujących w kraju, jest dowodem, że, jak powiem, obraz naszej rzeczywistości jest zróżnicowany i tak należy do niej podchodzić. I oczywiście kluczową sprawą jest bezrobocie bolesne dla Czarnego, bardzo wysokie bezrobocie, dla którego jedynym remedium, poza oczywiście, na to trzeba zwrócić w tej chwili uwagę, znaczy, że muszą jeszcze bardziej zróżnicowane instrumenty przeciwdziałania bezrobociu w skali kraju występować. Czyli nie można traktować jednakowo gmin, prawda, które mają to strukturalne bezrobocie, miejscowości, szczególnie dużych miast, ale również w regionach no, jakoś bardziej dynamicznych z różnych powodów. Ja tu nie chcę wartościować, to są historyczne, społeczne, kulturowe i różne uwarunkowania, na przykład takimi obszarami jest teren województwa bielsko-białeckiego, prawda, które jest, okazuje się, najbardziej dynamicznie rozwijającym się w Polsce, prawda? Również wiosek to dotyczy. Ale trzeba ten fakt uwzględnić, że miejscowości, które są, mają taką strukturę i nie zaginione, no po prostu znowuż historia tak chciała czy spowodowała, że właśnie taki charakter to miasto nabrało. Szczególnie tutaj chodzi o ten wydłużony okres, jeżeli chodzi o prawo do zasiłku, jak również kolejne instrumenty pozwalające czy zachęcające inwestorów do lokowania inwestycji w takich miejscowościach, w takich gminach. Należałoby się zastanowić, czy nie byłoby warunków dla powołania jakiejś specjalnej strefy ekonomicznej tutaj w obszarze
czarnego, czy na terenie czarnego, również jest potrzeba, aby, jeżeli chodzi poza tymi instrumentami, które istnieją, a które nie wiem, w jakim stopniu są wykorzystywane, może one są w niewystarczającym stopniu, że tak powiem, nie satysfakcjonują inwestorów, mam na myśli pewne instrumenty wynikające ze specjalnego statusu gmin o szczególnym zagrożeniu bezrobociu. Chodzi o pewne, jeżeli chodzi o podatek dochodowy, przyspieszony okres amortyzacji środków trwałych, o większy dostęp, łatwiejszy do środków z funduszu do zwalczania bezrobocia. W tym kierunku również nasze myślenie, znaczy myślenie parlamentarzystów musi zmierzać, aby tego typu gminy wyposażać w instrumenty, które, że tak powiem, w większym stopniu zachęcały inwestorów do lokowania inwestycji na tego typu terenach. Pewne nadzieje na zdynamizowanie funkcjonowania tego rodzaju miast lokujemy, czy dopatrujemy się w zamiarze dokonania tego drugiego etapu reformy państwa, reformy samorządowej przez powołanie powiatów oraz dużych regionów. A szczególnie w przypadku Czarnego też to jest pytanie i szukanie odpowiedzi na to pytanie, na ile funkcjonowanie Czarnego w układzie powiatu czuchowskiego, tak to byłoby rozstrzygnięte, również dawałoby dobre instrumenty dla i promocji, i inwestycji infrastrukturalnych, które zawsze są pewną zachętą dla inwestorów i które by pozwalały jeszcze bardziej zdynamizować ten region. Jesteśmy przekonani, że pozostawienie większych kompetencji na poziomie lokalnym, na poziomie w tym wypadku powiatów, jak również rzeczywista decentralizacja finansów publicznych przez wiązanie dochodów gmin, dochodów powiatów z stałymi dochodami własnymi gmin, po prostu pozwoliłoby i na lepszą gospodarkę finansową, i pozwoliłoby na właśnie uruchamianie instrumentów dynamizujących funkcjonowanie i rozwój tego rodzaju miast. Ja rozumiem, że również nas gromadzi bardzo konkretna sytuacja, która jest związana z Czarnym, a która wynika z potrzeb decyzji związanych z reorganizacją stacjonującej jednostki wojskowej. Ja nie wiem, na ile to nasze obecne spotkanie jest miejscem dla szczegółowej rozmowy na ten temat, ponieważ będę miał jeszcze spotkanie z pracownikami cywilnymi wojska i z kadrą jednostki wojskowej. W każdym razie również, ja nie wiem, na ile pan pułkownik jest upoważniony, bo byłem w kontakcie z Ministerstwem Obrony Narodowej, ze Sztabem Generalnym, korespondencję prowadzimy tutaj również przy udziale władz miasta na temat właśnie decyzji związanych z reorganizacją jednostki wojskowej oraz konsekwencjami tej reorganizacji. I na dzień dzisiejszy z informacji, które posiadam, istnieje decyzja, zresztą wychodząca naprzeciw tym postulatom, które zostały zawarte w ostatnim piśmie skierowanym na moje ręce przez pana przewodniczącego rady i pana burmistrza, że będzie tworzony samodzielny ośrodek szkolenia podoficerów i młodszych specjalistów piechoty i czołgów na bazie istniejącej garnizonie Czarne Brygady. Ja rozumiem, że jeszcze, nie wiem, czy pan generał dojedzie, ktoś miał z Warszawy przyjechać, poprosiłem Ministerstwo Obrony Narodowej, żeby do tej rozmowy oczywiście nie zostali usunięci parlamentarzyści i pozostawieni na polu, ponieważ my nie odpowiadamy bezpośrednio za te decyzje.
Natomiast rozumiem, że przedstawiciele, czy upoważnieni przedstawiciele ministra obrony narodowej, jak i przedstawiciel Związku Zawodowego Pracowników Cywilnych Wojska może pojawią się w późniejszych spotkaniach i te decyzje potwierdzą. Ponieważ najgorszą jest sytuacja, w której społeczność określona w tym wypadku i wojskowa, i pracowników cywilnych, ale przecież ta sytuacja ma ogromne konsekwencje dla funkcjonowania całego miasta. Jeżeli wojsko zatrudnia tysiące pracowników cywilnych dla sytuacji w mieście, nie może być tak, że wszyscy są pozostawieni w nieświadomości i nie wiedzą, jaki los ich czeka. Oczywiście z jednej strony wiemy, że pewne przegrupowania, reorganizacja wojska jest potrzebna. Oczywiście to jest tam nowa znowu sytuacja, jaką Czarne spotkało, że po prostu objęta jest tą reorganizacją, ale z drugiej strony to nie może być jak gdyby pozostawienie ludzi w takiej sytuacji samymi sobie, ponieważ no, prowadziłoby to do i dużych napięć, i sytuacji, która by na pewno nie sprzyjała pewnym szansom, jakie miasto posiada, chociażby związanymi, a które są związane z istniejącą bazą techniczną, jaką nowoczesną bazą, którą wojsko dysponuje. I dlatego, przynajmniej ja takie zapewnienia uzyskałem, że jak powiem, przy udziale i władz miasta, i no, przy udziale oczywiście wojska, w sposób ewolucyjny te zmiany reorganizujące charakter jednostki wojskowej na tym terenie będą przeprowadzane. Ale to jest, to oczywiście ja się mam świadomość, ogólna informacja, dlatego prosiłem o przyjazd tutaj upoważnionych przedstawicieli Ministra Obrony Narodowej, aby, czy Sztabu Generalnego, aby te informacje, które nie zostały przekazane, zostały również publicznie potwierdzone. Proszę Państwa, rzeczywiście ciągle znajdujemy się jako społeczność województwa szybskiego, ale i szerzej, jeżeli chodzi o społeczeństwo polskie, w okresie niezbędnych dalszych reform i gospodarczych, i społecznych, i związanych z funkcjonowaniem administracji państwowej, również mam świadomość, że niektóre decyzje podjęte przez obecny rząd, potwierdzone przez parlament, a które są związane z uwolnieniem cen energii, które są związane z podniesieniem akcyzy na paliwa, nie są to oczywiście łatwe i popularne decyzje, ale u ich podłoża leży troska zabezpieczenia stabilności gospodarczej w taki sposób, żeby nie doszło do sytuacji, w której, tak jak w tej chwili doświadczamy, czy obserwujemy, co dzieje się w niektórych gospodarkach bardzo wysoko rozwiniętych krajów azjatyckich, które poprzez no, nadmierne, że tak powiem, przeinwestowanie, przez nadmierne zadłużenie gospodarki, budżetów państwa, no, doprowadzone zostały do głębokiego krachu ekonomicznego, gdzie ludzie z dnia na dzień tracą wszelkie oszczędności, gdzie zapanowała panika, gdzie oczywiście wstrzymane zostały wielkie inwestycje i no, w takiej sytuacji nawet już pojawiły się informacje, że na przykład ten wielki koreański koncern Dewuma sprzedawać
czy być, być kupiony przez amerykańską wielką firmę General Motors. Ale to są właśnie sytuacje bardzo dramatyczne, bardzo napięte, które wywołane były zachwianiem równowagi ekonomicznej. W naszym przypadku, w trosce, powtarzam, o stabilność ekonomiczną, w trosce o to, aby uruchamiać kolejne instrumenty, to dotyczy uwolnienia cen energii cieplnej, zachęcające do działań oszczędnościowych, do działań racjonalizujących wydatkowanie energii. Takie decyzje są podejmowane, bo jeżeli jest rozpiętość, jeżeli chodzi o koszty produkcji energii cieplnej, jak 1 do 15 na przykład w poszczególnych kotłowniach czy elektrociepłowniach, to znaczy, że ta średnia cena energii oczywiście jest odpowiednio wysoka, a świat przechodzi wielką rewolucję, jeżeli chodzi o technologie energooszczędne, które powodują, że to już odczuwamy w Polsce, że okazuje się nie ma potrzeby dla wydobycia 200 milionów ton węgla, czy nawet 150 milionów węgla, ton węgla okazuje się, że będzie potrzeba i wystarczało będzie wydobycie 110 milionów ton węgla na przykład. To oczywiście też skutkuje tym, że górnicy mają mniej pracy, ale jednak patrząc na gospodarkę jako całość, no są to działania czy przedsięwzięcia, które w ostatecznym rachunku służą społeczeństwu, bo czy przez ograniczenie wydobycia surowców naturalnych, czy przez ochronę środowiska, czy wreszcie przez obniżenie kosztów, w tym wypadku użytkowania energii cieplnej. Skończył się czas, kiedy energia cieplna, czy energia elektryczna niewiele kosztowała i była, że tak powiem, wydatkowana w taki sposób, że 30% energii cieplnej z naszych mieszkań uchodziło na zewnątrz, prawda? Jesteśmy do Państwa dyspozycji. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo Panu Marszałkowi. Proszę Państwa, otwieram dyskusję i proszę o zadawanie pytań Panu Marszałka. Prośbę mam tylko jedną. Kto z Państwa będzie zabierał głos, żeby był uprzejmy się przedstawić. Proszę bardzo, słuchamy Państwa. Czekamy na pytanie. Proszę bardzo. Na wstępie chciałem tym wszystkim podziękować Radzie Miasta za zaproszenie na to, bo w takim gronie szerszym spotykam się bardzo rzadko z Wami. Najczęściej reprezentuje mnie tu pan pułkownik Słoniński, dowódca garnizonu, a ja zajmuję się większą ilością jednostek. Problem reform sił zbrojnych, problem restrukturyzacji dotyczy nie tylko tego garnizonu, ale całej jednostki wojskowej, którą ja mam przyjemność i zaszczyt dowodzić, czyli drugiej dywizji zmechanizowanej. Zadaniem głównym naszej dywizji jest na 98 rok niestety rozformowanie moich wszystkich jednostek. Jednostek, które posiadam na terenie trzech województw. I problem taki, jaki jest w garnizonie czarnym, leży mi szczególnie na sercu. Z jakiego powodu? Ano dlatego, że tam, gdzie następuje częściowa likwidacja garnizonu, to jeszcze nie ma w skali takiej potężnej zwolnień. Bo dotyczy to tylko nie tylko pracowników cywilnych, ale też kadry zawodowej. Proszę o tym pamiętać, czyli te liczby zdecydowanie się zwiększą. Z przyjemnością muszę podkreślić, że przedstawiciele miasta żywo interesują się tym problemem. Tu serdecznie dziękuję za słowa uznania. Są to słowa uznania dla wszystkich żołnierzy mojej dywizji i ja jestem naprawdę bardzo za to zobowiązany. I z satysfakcją muszę powiedzieć, że zapadły już decyzje, pewne decyzje, które w jakiś sposób rozwiązują w sposób pozytywny istnienie garnizonu czarnego. Czyli jest już decyzja, to mogę oficjalnie powiedzieć, podjęta przez ministra obrony narodowej, że garnizon zostaje, ale tylko jako garnizon, podkreślam. Natomiast co w garnizonie będzie, to jeszcze jest niewiadomo. I to zostanie, te decyzje będą podjęte gdzieś może w najbliższych 2-3 miesiącach. Wtedy dopiero po tej pełnej informacji jestem zobowiązany do udzielenia
konkretnych informacji dla Rady Miejskiej, dla Pana Burmistrza. Osobiście, zresztą nie tak dawno, bo tydzień temu były przedstawiciele Departamentu Kadry Szkolnictwa Wojskowego, prowadzili rozmowy i te pełne informacje na temat tego, jak to będzie przebiegało, na temat rekonwersji i dostosowania tych ludzi, którzy będą ewentualnie zwalniali, zostały tu przeprowadzone. I jedno chcę podkreślić, jeżeli nawet będzie jakaś skala zwolnień, to nie taka, jakie żeśmy się obawiali jeszcze parę miesięcy temu. To jest taki pozytywny przejaw. Gdy będę miał szersze informacje, z prawdziwą przyjemnością się tutaj podzielę. Ja liczę na to, że przy pomocy tutaj pana marszałka, pani senator, zapadną decyzje, które spowodują, że ten skutek restrukturyzacji będzie jak najmniej odczuwalny dla tego specyficznego garnizonu, no i miasta, które żyje z tych trzech, czterech zakładów tylko pracy, które praktycznie zatrudniają większość ludzi w Czarnym. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Proszę o pytania. Proszę bardzo. Mam świadomość uroczystego charakteru tego spotkania. Nazywam się Leszek Bielecki i pozwolę się przedstawić jako reprezentant rolników i samorządu rolniczego zawodowego, jakim jest Słupska Izba Rolnicza. Tak się przedstawię. Chyba rolnicy mi tego nie będą mieli za złe. I powtórzę tylko, że mam świadomość tego, że ta sesja dzisiejsza jest, ma charakter uroczysty i poświęcona określonym sprawom związanym z wojskiem i z tym, co wokół wojska się toczy. Nie chciałbym, żeby ona miała może mocno inny charakter. Tym niemniej, korzystając z obecności marszałka, pana marszałka i obecności pani senator, chciałbym może przekazać taką jakby wiedzę, którą w ostatnim okresie czasu zdobyłem, bo wiem, że parlamentarzystów naszego regionu i nie tylko interesuje bardzo mocno taki temat jak podział terytorialny kraju. I chciałbym też jakby zaraz udzielić odpowiedzi. Temat podziału terytorialnego kraju, środowiska rolnicza jakby mniej interesował, ponieważ nasza gmina jest na południu województwa słupskiego i w żadnym z podziałów administracyjnych no, Słupsk prawdopodobnie stolicą województwa nie będzie. I rolnicy, jeśli już się wypowiadają, a ciężko z nich to wyciągnąć, to woleliby jednak ten środkowo-pomorski region, żeby nie być, jak to byśmy tam w poniedziałek nawet, gdzie miałem też niewątpliwą przyjemność uczestniczyć w spotkaniu z panią senator, określili, że lepiej być paszczą u kota niż ogonem u lwa, czyli jakby mniej interesowało nas gdańskie czy jakieś wielkie, a raczej środkowo-pomorskie, związane tak kulturalno. Powiaty również jakby mniej nas interesowały jako rolników, tym niemniej, jeżeli już mają być, niech będą. Chciałbym powiedzieć coś może jako rolnik i to, co rolników interesuje. Powiem hasłowo, bo po prostu nie chcę tego swojego wystąpienia przedłużać, a to jest tak jakby trudno. We wtorek uczestniczyłem w spotkaniu z rolnikami w sąsiedniej naszej gminie i spotkanie miało też uroczysty charakter i też taka sala była pełna, drzwi wyjmowaliśmy, bo się ludzie nie zmieścili. Na tej sali było około 100 rolników i jeszcze sporo gości zaproszonych i po prostu co tych ludzi interesuje? Interesuje, co z paliwem rolniczym, jaka będzie kwota kredytowa i na jakich warunkach kredyty pomocowe i czy one będą dla rolników, czy korzystając z tej pomocy i z kredytów, obsiewając tam załóżmy pola, czy będą mieli gdzie zbyć i po jakich cenach swoje całoroczne produkty. Mówili o parytecie dochodów rolników na poziomie 40% dochodów w tym biednym kraju. Prosili o to nas, a my prosimy państwa o porządek na granicy, o uszczelnieniu granicy, o niezezwoleniu na
zalew taniego, wesołego zboża, skrobi ziemniaczanej, cukru, uporządkowanie granicy z państwami CEFTY, to jest Węgier, Słowenii, Słowacji, żeby set razy kukurydzy więcej nie wpływało do Polski niż to było w innych latach, żeby Czechy nie dosyłały nam przecierów pomidorowych, które stanowią 5-letnią czy 10-letnią ich produkcję, sprowadzają z Turcji czy z innych krajów, pchają do nas, po prostu zalewają nas. To u nas też jest problem. Co z postępem biologicznym, na przykład dopłaty do materiału siewnego i co z kwitami składowymi i co możemy może podpowiedzieć? Chciałoby się powiedzieć, że czeka nas jakby ucieczka do przodu. Chcielibyśmy dostosować to nasze polskie rolnictwo i to rolnictwo województwa słupskiego i tej gminy do jakby struktur obszarowych rolnictwa europejskiego. No, oczekujemy, że Krajowa Rada Izb Rolniczych po prostu wystosuje wnioski, skonkretyzuje w sprawie osądzenia winnych zalania kraju tanimi produktami zachodnimi. Oczekujemy również na nowelizację ustawy. Iż kończę, pytań nie będzie. Kończę za chwilę. Oczekujemy jakby nowelizacji ustawy i systematycznie załatwiając sprawę, po sprawie załatwiać, przejmować kompetencje i kompetencje władcze, ponieważ widzimy, że jakby administracja państwowa rolników popiera niewiele. Dziękuję. Bywamy tu w czarnym z reguły wtedy, kiedy mamy coś do załatwienia. Ja tu bywałam oczywiście w więzieniu przez szereg lat. I dlatego zaproszenie jest szczególnie cenne, bo już zdejmuje z nas jakby konieczność organizowania specjalnego spotkania z różnymi podmiotami. Ja wiem, że Państwo w dużej większości jesteście pewnie zwolennikami innych sił politycznych, natomiast czasy, jakie się zbliżają, chyba jednak wychodzą naprzeciw pewnym programom, które są nam bliskie. Przede wszystkim właśnie samorządności, rozwoju tej samorządności przez wprowadzenie dalszego stopnia reformy terytorialnej. I w tym się mieści również ten już przyjęty przez nas jako parlamentarzystów postulat Słupskiej Izby Rolniczej o zwiększeniu samorządności organizacji rolnej. To jest sprawa jedna. Konsensus w zakresie konieczności przemiany dalszej, ustrojowa to jest przemiana, decentralizacji władzy, prawda, jak najwięcej decyzji w dole, możliwości dzielenia pieniędzy w dole, prawda, i sprawiedliwego tego podziału, jest chyba wszystkim wspólna i w tym zakresie, jak sądzę, i u Państwa jest prawie, że konsensus. Natomiast jest problem, w tej chwili dyskutowany będzie w zakresie sposobu podziału administracyjnego, zwłaszcza jeśli chodzi nie o powiaty, ale o województwa. Państwo z prasy, z mass mediów znacie kontrowersje na ten temat i nawet między nami są kontrowersje, bo tutaj jak już zasygnalizował między wierszami przedstawiciel Słupskiej Izby Rolniczej, jestem zwolenniczką, być może błądzę w tym, województwa środkowo-pomorskiego, uważając, że inspirowanie województwa w sytuacji jakiejś, powiedziałabym, równości szans w całym terenie będzie dynamizowało poszczególne ośrodki. Natomiast w moim województwie niestety, tak jak słusznie na posiedzeniu Izby Rolniczej podniesiono, będziemy ogonem kota. Czyli będziemy jak gdyby domagać się, aby również w tej polityce regionalnej uwzględniono interes Słupska w porównaniu z Gdańskiem, z tym wielkim, jednym z 12 regionów, no, znajdującym się na peryferiach. Zainteresowanie czarnym nasze bierze się również z tego powodu, że tak jak mi pan burmistrz powiedział i niemal chyba wszyscy, należy zdynamizować, nie doprowadzić do odpływu
tych elit, które się wykształciły wobec tych głównych ośrodków, skupiających tutaj ludność, bo tu rodzą się dzieci, prawda, tu mogą zostać, tu mogą związać się w sytuacji jakiejś rangi i miasta, i ośrodka mogą związać się z tą ziemią. Jeżeli tego nie będzie, to nastąpi odpływ elit, prawda, to stopniowo, tak jak to bywało dawniej, stopniowo wszystko upadnie i zostanie, powiedziałabym, ziemia, tylko będzie to jakby budżet i gminy będzie budżetem przetrwania. Stąd jest bardzo ważne właśnie inspirowanie pewnych zamierzeń. W tym zakresie ja jestem otwarta na Państwa propozycje. Ja działam nawet w różnych komisjach, a między innymi mówię w Komisji Obrony Narodowej, bierze się nie z moich jakichś głębokich zainteresowań, bo one są jakiejś natury bardziej filozoficznej i zupełnie innej, a nawet z natury jestem pacyfistką, czyli dla wielu z Państwa mundurowych jawi się jako ten człowiek, który uważa, że konfliktu w ogóle nie powinno być. Natomiast właśnie z uwagi na duże, że tak powiem, społeczności związane z jednostkami wojskowymi na moim terenie i z bardzo dobrymi kontaktami, jakie miałam z tym środowiskiem i mam akurat tutaj z tym środowiskiem nie miałam, a to z uwagi na to, że Czarny jest tak oddalony. W tej chwili my dyskutujemy w Senackiej Komisji Obrony Narodowej z udziałem naprawdę czołówki resortu nad budżetem. Jest to budżet nadal przetrwania, ale jest wdrożony 15-letni plan modernizacyjny armii i ten plan powoduje właśnie konieczność pewnej restrukturyzacji. Garnizon na pewno tu zostaje i zostaje nie z powodów zmian koncepcji restrukturyzacji w ogóle, tylko z tego powodu właśnie, że on ma tutaj w pewnym sensie jakieś znaczenie miastotwórcze, że zniknąłby pewien element, który dynamizuje, który zatrzymuje tutaj ludzi mogących związać się z tą ziemią. Problem, myślę, że jest zupełnie jeszcze otwarty i tak jak słusznie tutaj któryś z panów wojskowych mówił, jest dyskutowany, ponieważ będzie to zależne również od budżetu, a budżet w tej chwili napotyka przeszkody z uwagi, jeśli chodzi o resort, bo on się nie może rozszerzyć, chociaż jest wniosek Komisji Obrony Narodowej Sejmowej o to, żeby zabrać z budżetu Biura Bezpieczeństwa Narodowego i przelać już na wydatki samej obrony narodowej pewną kwotę, dlatego że budżet jest zjadany przez do 60% przez wydatki sfery socjalnej, więc jest możliwość powiększenia. A poza tym, niestety, nie wiem, bo ja się akurat już trzymałam, widząc pewną równowagę za i przeciw, jeśli chodzi o sposób waloryzowania emerytur wojskowych, ten sposób waloryzowania emerytur de facto zmniejsza możliwość awansu i zwiększenia wydatków na cele bieżące, prawda, czyli awansu młodych ludzi i znalezienia tych wydatków, bo wtedy proporcjonalnie wzrastają te emerytury. Myślę, że sprawa będzie do dyskutowania podniosę to na spotkaniu z pracownikami tej jednostki, bo trzeba zważyć, jaki jest interes, a poza tym zbliżamy się do jednolitego jednak ukształtowania sposobu zabezpieczenia emerytalnego z uwzględnieniem, powiedziałabym, pewnych priorytetów w zakresie tej stawki pierwszej wyjściowej, a nie już waloryzowanej. Ale to jak może weszłam niepotrzebnie w jakiś kanał, chcę tylko Państwu powiedzieć, że również Komisja Senacka Obrony Narodowej może monitorować pewne programy restrukturyzacyjne, modernizacyjne i ja wszelkie staram się w tej chwili nauczyć, zresztą otrzymaliśmy cały zestaw materiałów w komisji, żeby nauczyć się tej specyfiki wojskowej, w sensie merytorycznej, prawda? Żeby nie było to tylko takie poparcie z sympatii dla wyborców, ale również, żeby to było związane z głębszą refleksją merytoryczną. Także ja to Państwu obiecuję i możecie, mimo pewnego powątpiewania w stosunku do kobiety, która się zajmuje tą problematyką, mi po prostu zaufać. Sprawa następna jest problemem, który może zainteresuje kobiety. Chcę podnieść to, że niezależnie już od głównej pracy parlamentu, uczestniczę w różnych programach promocji kobiet. Jest też w parlamencie, nie popierana przez moje ugrupowanie, czyli Unię Wolności wprost, projekt ustawy o równym statusie kobiet i mężczyzn. Tak straszny Janek mówi, a tak myślę inaczej. Chodzi o co? Panie właśnie tego chcą, tylko nie rozumieją tego programu, prawda?
W tej chwili wskaźniki, jakie podał pan burmistrz, wyraźnie wskazują na to, że 2/3 bezrobotnych to są kobiety. Dlaczego? To jest ciążenie pewnego stereotypu, prawda? Kobieta jest mniej przydatna, bo w wieku produkcyjnym również przechodzi na różnego typu urlopy, prawda? Zwolnienia i tak dalej. Natomiast chodzi właśnie o to, że kobiety, które z reguły osiągają lepsze wyniki w zakresie wiedzy, prawda, potem mniejsze. I najwyraźniej taką sytuację widać w mniejszych środowiskach, prawda? I tutaj ten program promocyjny kobiet musi być wdrożony z udziałem różnego typu funduszy, które to finansują, spoza nawet kraju. Jestem również w Komisji Praw Człowieka i Praworządności. Komisja ta uczulona jest wręcz, a to już z racji pewnej tradycji mojej pracy w zakresie obrony praw człowieka, na łamanie praw, na wszelkie przejawy dyskryminacji również w terenie, podejmowania również inicjatyw ustawodawczych, bo Senat może być autorem inicjatywy ustawodawczej, czyli nie patrząc na Sejm i na inicjatywy rządu, może stanowić własną inicjatywę, do zarówno reagowania na naruszanie praw w terenie, również przedsiębrania przez sam Senat inicjatywy legislacyjne lub środków niwelujących pewne konflikty na tym terenie powstałe. Może chodzić o interes grup, o prawa w tym zakresie, także tutaj zakres pracy Senatu jest duży, bo Senat opiniuje wszystkie akty prawne, które mogą mieć związek z respektowaniem praw człowieka. Jeśli chodzi o moje oczekiwania od Państwa, to w najbliższym czasie chciałabym uzyskać przynajmniej nie w formie uchwał, może nie aż tak daleko, ale jakąś opinię w zakresie właśnie podziału i Państwa, że tak powiem, wizji podziału, czy pewnych argumentów na temat województw, jeśli to jest możliwe, prawda, czy wziąć udział w dyskusji, którą Państwo byście zorganizowali, żeby to wpłynęło, żebyśmy po prostu nie poprzestawali tylko na opiniach naukowców różnego typu zespołów, które w parlamencie są do tego zatrudnione, ale żebyśmy przenosili również na górę propozycje terenu. Może przegramy. W każdym razie trzeba takie stanowisko, żeby było rozważane przez te gremia, które w swojej większości mogą zająć zresztą zupełnie inne stanowisko, ale wydaje mi się, że zawsze jest szansa wywalczenia czegoś, a jeżeli się w ogóle o nic nie walczy, to tego nie ma. Dlatego też nie chcę w ogóle przedłużać, bo mogłabym tak za się godzinami do Państwa mówić, ale bardzo proszę, bo na pewno i cała filozofia dzisiejszego spotkania wykracza poza taki zakres tematyczny. Bardzo bym prosiła o kontakt, nawet pisemny, z moim biurem na Sienkiewicza 7, obok mamy biura w siebie. Ja chętnie, że tak powiem, jako prawnik przetworzę pewne oczekiwania Państwa, przynajmniej na sygnały do odpowiednich gremiów, jeśli chodzi o załatwienie spraw zarówno konkretnych, jak i spraw ogólnych w zakresie pewnego uregulowania już aktem prawnym wyższej rangi, czyli aktem prawnym ustawowym. Dziękuję także za zaproszenie, za możliwość udziału w tym spotkaniu. Proszę Państwa, oczywiście tematów mas zostało poruszonych. W tej chwili oczywiście w różnych zagadnieniach będziemy prowadzili, ja mówię tu w imieniu wolności, ale będą publikacje i szkolenia związane z reformą administracji publicznej, związanych. Chcemy właśnie może w Dębnicy zorganizować takie większe spotkanie poświęcone problematyce rolniczej, bo ona jest bardzo ważna i też rolnictwa w Polsce nie można w regionach traktować jednakowo. Inny jest charakter rolnictwa w obszarach północno-zachodnich, inny w centralnej Polsce, inny jeszcze w południowo-wschodniej Polsce. Musi być pewne zróżnicowanie, jeżeli chodzi o podejście do rolnictwa. Ale kilka słów na temat poruszonych kwestii, z tym, że od razu Państwu powiem jakby swoim sposobie mówienia o tych trudnych sprawach. To znaczy ja od 9 lat działając na tym obszarze nie obiecuję żadnych gruszek na wierzbie. Mówię nieraz trudną prawdę, ale prawdę. Państwo zresztą próbowali, były również eksperymenty z różnymi koalicjami rządowymi.
I proszę zauważyć, że w każdym przypadku jakby problemy pozostają. To znaczy one są do rozwiązania, to niektóre z nich, jak nasza sprawa bezrobocia, które jest to problem uznany w Europie, w tak zwanej białej księdze problemów ogólnoeuropejskich, za główny problem europejski z 18 milionami bezrobotnych w krajach bogatych bardzo. Widzimy demonstracje francuskiej młodzieży, widzimy demonstracje rolników Francji, bo tam jest bardzo, że tak powiem, też emocje bardzo duże są rozbuchane w tej chwili, szczególnie po objęciu rządu przez socjalistów, którzy właśnie powiedzieli, prawda, że głównym celem ich działań będzie walka z bezrobociem, ale walka z bezrobociem to nie oznacza w nowoczesnym świecie, że każdy od państwa dostaje pracę. To po prostu jest niemożliwe. Chodzi o tendencje, z którymi mamy do czynienia i trzeba powiedzieć, że poziom bezrobocia w Polsce średni jest poziomem średnioeuropejskim. Natomiast oczywiście na naszym terenie jest poziomem bardzo wysokim, ale dlatego, że w wielu rejonach wielkomiejskich bezrobocie praktycznie nie istnieje, prawda? Co więcej, jest ciągły problem z ludźmi, którzy mają odpowiednie kwalifikacje i chcieliby pracować, to dotyczy Warszawy, Krakowa, Trójmiasta i tak dalej, i tak dalej. Więc będziemy mówili w duchu takich realiów, w których nam przychodzi żyć. I w związku z tym zacznę od sprawy reformy administracji publicznej. Rzeczywiście decyzje strategiczne muszą być podjęte w ciągu pierwszego kwartału tego roku, bo inaczej, jeżeli nie zrobimy tej reformy i wyborów już do trójstopniowego układu administracyjnego podziału kraju realnie we wrześniu tego roku, bo to jest realistyczny termin, pod koniec września, to trzeba odłożyć w ogóle mówienie i myślenie na ten temat, ponieważ w innym wypadku będziemy ciągle dyskutowali, czy 25 województw, czy 31, czy 49, czy zrobić powiaty, czy nie zrobić. Natomiast w tej chwili dojrzała sytuacja do podjęcia decyzji. I rzeczywiście znajdujemy się w takim momencie, w którym wszyscy się godzą z decentralizacją państwa, decyzji, kompetencji, finansów publicznych, ale jak przychodzi do konkretu, to każdy mówi, że nawet może być tych 12 województw, ale żeby jeszcze moje. I my też mówimy na przykład, jeżeli chodzi o Pomorze Środkowe, Wyspo Pomorskie, że dobrze, godzimy się, ale z siedzibą w Słupsku na województwo. Mówiąc trochę przewrotnie. Otóż, proszę Państwa, ta reforma powoduje likwidację wszystkich województw. My ciągle mówiąc o województwie tym nowym, mówimy przy miarę obecnego województwa przykładamy, które dzieli pieniądze, do którego jeździ się załatwiać sprawy, i które, że tak powiem, jest wyrocznią dla wielu problemów związanych z naszym życiem. Otóż zarysy podziału kompetencyjnego, które są już w tych projektach ustaw bardzo zaawansowane, które wpłyną do Sejmu lada moment, rzeczywiście tak ustawiają sprawę, że województwo, czy duży region, zajmuje się, jeżeli chodzi o ten przedstawicielstwo, czy układ samorządowy, zgodzący się z wyborów, zagadnieniami związanymi rozwojem regionu. I tu jest ta potrzeba związana z określonym potencjałem regionu, który mógłby podejmować, jeżeli chodzi o decyzje infrastrukturalne, z budową związanych z budową dróg, z budową mostów, z budową wzajemnej ochrony środowiska, z decyzjami inwestycyjnymi dotyczącymi infrastruktury, z zachętami partnerów zagranicznych do inwestowania w danym regionie. Jest rzeczywista potrzeba stworzenia dużych regionów, które mogłyby własną jakby politykę prowadzić. Własną to nie oznacza prowadzącą do rozpadu Polski, bo i taki jest argument, że te duże regiony to jest nowy podział dzielnicowy kraju. Otóż w sprawach polityki zagranicznej, w sprawach bezpieczeństwa zewnętrznego i wewnętrznego, w zakresie wymiaru sprawiedliwości, w zakresie generalnych, że tak powiem, zobowiązań państwa wynikających z obywateli, wynikających dla obywateli w zakresie oświaty, ochrony środowiska. Tutaj oczywiście będzie jednolitość, jeżeli chodzi o funkcjonowanie nas jako kraju
unitarnego, a nie federacyjnego, prawda? I te gwarancje prawne będą istniały, więc ten argument, że to grozi rozpadem Polski, duże regiony, jest argumentem demagogicznym, nieprawdziwym i jak gdyby nie znającym potwierdzenia w krajach, w których jest taka zrobiona mapa, którą my roześlemy też to na ręce władz miasta, takie materiały, które coraz więcej się gromadzi. Mapa pokazująca wielkość regionów w Europie, prawda? I rzeczywiście ta liczba około 12, około, powtarzam, 12 regionów, czy tych nowych zupełnie województw, po prostu odpowiada wielkości landów, mniej więcej niemieckich, odpowiada departamentom francuskim, czy Ukrainom, regionom brytyjskim. To jest po prostu, są racje ekonomiczne i społeczne, żeby tego typu regiony powołać. I oczywiście toczymy dyskusję również wewnątrz Unii Wolności na temat. Program modernizacji i restrukturyzacji Wojska Polskiego. Jest oczywiście realizowana pewna strategia związana ze zmianą rejonizacji i stacjonowania wojsk. Związane jest to z nowymi wyzwaniami, przed jakimi Wojsko Polskie staje w obliczu wejścia do NATO i tym również podyktowana jest sytuacja, która inne zadania będzie stawiała, czy stawia przed jednostką wojskową w czarnym. Z informacji, które posiadam i które mam nadzieję pan generał potwierdzi, garnizon w czarnym, co zresztą otrzymałem na piśmie w odpowiedzi na swoje wystąpienie w tej sprawie ministra obrony narodowej pana Janusza Oleszkiewicza. Garnizon w czarnym nie będzie likwidowany. Otrzyma nowe zadania, wśród których będzie utworzony samodzielny ośrodek szkolenia podoficerów i młodszych specjalistów piechoty i czołgów. I to jest ta nowa perspektywa, która przed jednostką wojskową w czarnym stoi. Oczywiście, ale to nie mnie o tym mówić, przesądzać, na pewno w związku z tym pojawią się inne zadania, w innym może rozmiarze dla pracowników cywilnych, ale nie będzie tutaj miało miejsca jakieś tąpnięcie, powiedziałem, jeżeli chodzi o zatrudnienie, co towarzyszyło państwu takie myślenie, taka perspektywa w ostatnim okresie. Chcę powiedzieć, że zarówno postawa i dowództwa jednostki, jak i postawa władz miasta zwracały uwagę, żeby nie podjąć działań, które by powodowały wylanie dziecka z kąpielą, jak to się mówi popularnie. To znaczy, że nie tworzyć sytuacji, że de facto po podjętych reorganizacjach okaże się, że jeszcze większe koszty trzeba płacić na zadania, które związane były z przeformowaniem wojska na tym terenie. Jest tutaj bowiem ta bardzo dobra, jedna z lepszych w Polsce baza techniczna, którą oczywiście należy wykorzystywać dla potrzeb wojska, ale myślę, że nie tylko, ponieważ przy tego typu
bazach, bo zawsze pojawia się problem możliwości również wykorzystania pewnego potencjału technicznego i wykluczono, że i dla celów cywilnych. Rzeczywiście jest, i to jest tyle, jeżeli chodzi o ten komunikat, czy informację, którą chciałem Państwu przekazać. Mam nadzieję, czy jestem przekonany, że również Pan generał ze swej strony dwa słowa przybliżające to, co jednostka czeka, skieruje do Państwa. Natomiast ja ze swej strony tyle miałbym do powiedzenia. Natomiast jeżeli chodzi przy okazji oczywiście o problematykę związaną w ogóle z Czarnem, które jest specyficznym miastem na mapie Polski, których jest niewiele, znaczy są to miasta jakby monokulturowe. Ja znam bolesne doświadczenia związane z Mielcem, to jest moje rodzinne miasto, które było zbudowane przy wytwórni sprzętu komunikacyjnego, jak Państwo wiecie. I rzeczywiście ten zakład przestał istnieć w dotychczasowym kształcie, bo z powodów ekonomicznych nie miał racji istnienia, a zatrudniał w okresie swojej świetności 23 tysiące ludzi, a miasto liczyło 35 tysięcy, potem 52. To ja ze swojej strony tyle. Nie wiem, czy pan generał chciał. Szanowni Państwo, panie marszałku, panie senator, to mnie jako uszczegółowić to, co pan marszałek był uprzejmy powiedzieć, realizując program Armia 2012, ostatnio, znaczy w ubiegłym tygodniu, do Pomorskiego Okręgu Wojskowego wpłynęła decyzja ministra obrony narodowej poprawiająca poprzednią decyzję PF-55 w zakresie pozostawienia garnizonu Czarny. W poprzedniej decyzji zapis był, że ulegają likwidacji między innymi garnizony Szczecinek, Rogowo, Miedwie w poprawce i Czarne, w poprzedniej tak brzmiał zapis. W ostatniej decyzji jest, ażeby tą w poprzedniej decyzji dokonać poprawki, że likwidacji ulega garnizon Szczecinek, Rogowo, Czarne pozostawić i wykreślić tamte likwidacje. I tak wygląda sytuacja w chwili obecnej. Co jest w zamiarze dowódcy wojsk lądowych? No bo nie obejdzie się jednak mimo wszystko bez określonej redukcji, jako że skoro armia ma liczyć 180 tysięcy etatów, a nie 240, jak jest w tej chwili, no to siłą rzeczy 60 tysięcy etatów zostanie zlikwidowanych. W skali wojska oczywiście. I nie w trybie natychmiastowym. To się dobrze rozumie. Zamiar jest, sam tytuł, program Armia 2012. Czyli proces zmniejszania armii do dojścia do tego docelowego pułapu będzie trwał do 2012 roku. Co jest w zamiarze, jeśli chodzi o garnizon Czarny, co pozostanie? Więc tak, rejonowe warsztaty techniczne zostają bez zmian. Jeśli chodzi o 13. Brygadę, jako jednostka przestanie istnieć, to nie znaczy, że przestanie istnieć jako miejsce pracy. Ponieważ na bazie tejże brygady, na razie w podporządkowaniu 2. Brygady Zmechanizowanej w Bałczu, pozostanie jeden batalion czołgów, a w perspektywie ośrodek szkolenia wojsk pancernych dla Północnego Okręgu Wojskowego. Jak Państwo wiecie, okręg pomorski,
który obejmuje w tej chwili 13 województw, stanie się okręgiem północnym i przejmie funkcję Warszawskiego Okręgu Wojskowego. Czyli będziemy obszarowo sięgali dalej, w związku z tym i ilość żołnierzy potrzebnych do przeszkolenia będzie inna niż jak w tej chwili. Dlatego też w zamiarze jest samodzielny okręgowy ośrodek szkolenia wojsk pancernych o zupełnie nowej strukturze etatowej, zupełnie nowym mandacie, z pełni ze służbami logistycznymi swoimi, które pozostaną na miejscu, tą częścią szkoleniową, bazą i tak dalej. Panie Ministrze, Mielnej Pomorskiej, Okręg Wojskowy w czasie realizacji szkolenia programowego. Szanowny Panie Ministrze. Panie Ministrze, dowódca 2. Pomorskiej Dywizji Zmobilizowany Pułkownik Baran. Szanowny Panie Ministrze. Panie Ministrze, dowódca 13. Brygady Zmobilizowanej Pułkownik Baran. Dzień dobry. Tylko Pana Czarny jest prawomocny. Na stan 20 radnych Rady Miejskiej w Czarnym w sesji uczestniczy 18 radnych, co stanowi kworum, przy którym Rada może obradować, podejmując prawomocne uchwały i wnioski. Szanowni Państwo, dzisiejsza sesja jest tym bardziej uroczysta, że na terenie naszej gminy gościmy znakomite osoby, które pozwolą sobie podjąć. Witam bardzo serdecznie wicemarszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej, pana Jana Króla. Witam bardzo serdecznie ministra obrony narodowej, pana Janusza Onyszkiewicza. Witam bardzo serdecznie prezesa Zarządu Stowarzyszenia Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym Dwa Serca, pana Tadeusza Matwiejewicza z Chrząstówka. Witam przedstawiciela wojewody słupskiego, pana Zygmunta Owczarka. Z pewnością witam bardzo serdecznie radnych, pozostałych gości zaproszonych na dzisiejszą sesję. Proszę Państwa, proponuję następujący porządek obrad dzisiejszej sesji. Pierwszy, wręczenie odznak honorowy obywatel gminy Czarny. Drugie, wystąpienie wicemarszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej pana Jana Króla. Trzecie, wystąpienie ministra obrony narodowej pana Janusza Onyszkiewicza. Czwarte, występy artystyczne.
Po występach artystycznych proponuję spotkanie wicemarszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej pana Jana Króla z radnymi i zaproszonymi gośćmi na terenie DPS-u w tej sali tam na wstępie, gdzie już niektórzy z Państwa byli. Dalej, szóste, spotkanie ministra obrony narodowej pana Janusza Onyszkiewicza z kadrą garnizonu Czarne na terenie jednostki wojskowej w Czarne. W dalszej kolejności przewiduję wyjazd wicemarszałka Sejmu Rzeczypospolitej pana Jana Króla do garnizonu Czarne. Dziewiąta, na Stanisława Waszkiewicz. Proszę Państwa, na sesji w dniu 29 kwietnia 1998 roku Rada Miejska podjęła uchwałę o przyznaniu honorowego obywatela gminy Czarne dla wicemarszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej pana Jana Króla, ministra obrony narodowej pana Janusza Onyszkiewicza, dla pana prezesa zarządu Stowarzyszenia Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym Dwa Serca pana Tadeusza Matwiejewicza. Wszystkich Państwa proszę o powstanie z miejsc. Osoby proponowane do nagrody proszę o wystąpienie. Proszę Państwa, zgodnie z zatwierdzonym regulaminem nadania honorowej oznaki, dekoracji dokonają pan przewodniczący Rady Miejskiej, pan burmistrz i zastępca burmistrza. Proszę bardzo. Proszę pana Tadeusza Matwiejewicza. Człowieka ogarnia wzruszenie, ponieważ zastanawia się, czy zasłużył na takie wyróżnienie. To wyróżnienie traktuje jako również zobowiązanie, ponieważ przed nami jeszcze wiele ważnych zadań do zrealizowania. Zawsze, kiedy przebywam w Czarnym, przypominam sobie 89 rok, maj, kiedy odbyło się tutaj w garnizonie, w klubie garnizonowym bardzo trudne spotkanie z kadrą oficerską. Wówczas Janusz Onyszkiewicz wygłosił tezę o potrzebie redukcji wydatków na armię i to stanowiło przedmiot ogromnego niepokoju i ataku, który został przypuszczany na kandydatów Solidarności do Sejmu. Dzisiaj, po 9 latach, spotykamy się w Czarnym właśnie z udziałem Janusza Onyszkiewicza jako ministra obrony narodowej, z moim udziałem jako wicemarszałka Sejmu,
kiedy patrzymy na tą drogę, którą przebyliśmy dotychczas, oczywiście różne mieszane uczucia nasuwają się. Ale generalnie chyba wszyscy zdajemy sobie sprawę, że te przemiany, którym podlega nasz kraj, w którym całe społeczeństwo uczestniczy, w którym podane jest również wojsko, są nieuchronne. Ale ich cel jest zasadniczy, żeby wzmocnić obronność naszego i bezpieczeństwo naszego kraju i żeby w ostatecznym rachunku poprawić warunki życia ludziom, aczkolwiek po drodze są koszty. Występują tego koszty. Ale ja zawsze porównuję te reformy, które przeprowadzamy, do kapitalnego remontu domu, w którym przychodzi mieszkać. Wyobraźmy sobie, każdy z nas, przeprowadzenie takiego kapitalnego domu z zamieszkaniem w nim. Jak to jest uciążliwe, jak to jest nieraz bolesne, denerwujące, jakie koszty są z tym związane. Ale każdy chce, żeby dom odremontować, taki remont doprowadzić do końca. My jesteśmy w trakcie ciągle tego wielkiego, kapitalnego remontu, którym Rzeczpospolita jest poddana i zarówno oczywiście mamy powód do dumy i chwały, jak również oczywiście są szereg jest powodów do niepokojów, ponieważ ujawnione zostały w tym procesie nowe zjawiska, takie jak bezrobocie, których nie znaliśmy, bardzo bolesne na tym obszarze, na obszarze ziemi słupskiej, na obszarze czarnego. Tym procesom poddane są dotychczasowe struktury armii, policji i też jest to oczywiście bardzo trudna operacja, która szczególnie w takich miejscowościach jak Czarne, które to miasteczka zbudowane były w dużym stopniu na obecności wojska, na więziennictwie, prawda? Tutaj mamy to wielkie więzienie, po prostu muszą też swoją, że tak powiem, nową jakość, nowe oblicze odnaleźć, aby sprostać tym wyzwaniom, które są przed nami. Myślę, że taki moment jest okazją do refleksji, ale również do takiej mobilizacji, ponieważ tylko wspólnym wysiłkiem te wielkie zadania możemy wykonać. Tym samym chciałbym zadeklarować Państwu dalszą współpracę z obecnymi władzami, przyszłymi władzami. Nie wiemy, jak to się rozstrzygną losy władz lokalnych po wyborach październikowych. Też będziemy mieli od nowego roku nowe struktury funkcjonowania administracji publicznej. Myślę, że ta obecność Człuchowian w Czarnym oznacza, że współpraca między Czarnym a przyszłym powiatem człuchowskim będzie się dobrze układała. Także mimo, powtarzam, szeregu napięć, szeregu trudnych sytuacji, w których znajdujemy się, są powody do optymizmu, a bardzo dużo zależy od ludzi. Bardzo zależy dużo od tego, czy ludzie potrafią zmobilizować się, wykrzesać sobie nową energię do tych nowych zadań, które mają rzeczywiście nową jakość naszego życia przynieść. Jeszcze raz serdecznie dziękuję. Życzę wszystkim wszystkiego dobrego. Dziękuję bardzo panu marszałkowi. Obecnie proszę o zabranie głosu pana ministra obrony narodowej, pana Janusza Mieszkowicza. Proszę bardzo, panie ministrze. Muszę powiedzieć, że nie jest łatwo przemawiać po panu marszałku, który jest doskonałym mówcą i który wiele wątków podjął w swoim przemówieniu, które też myślałem, że warte byłyby podjęcia. Ale jedno chciałbym za nim powtórzyć. Ja też przyjmuję to odznaczenie jako coś zobowiązującego i przyjmuję go też z pewnym wzruszeniem. A dlatego przyjmuję to też ze wzruszeniem, bo jestem świadom tego, że dostaję to odznaczenie od najwyższej władzy. Nad gminą przecież żadnej innej władzy nie ma i nie będzie. To jest bowiem zasadniczy motyw tych wielkich przemian politycznych, które się odbyły w Polsce i odbywają po roku 89, kiedy wręczano nam te nominacje, kiedy otwierano to posiedzenie, cytowano ustawę z roku 90. Otóż ta ustawa to jest właśnie ustawa, która powołała gminy. Powołanie gmin
było jednym z głównych zadań, jednym z głównych celów, które stawialiśmy sobie w roku 1989, idąc jako Komitet Obywatelski Solidarności do wyborów. Chodziło bowiem o to, ażeby po prostu przenieść władzę niżej, ażeby władzę dawać ludziom, ażeby władza była bliżej obywatela. To, co się stało w roku 1989-1990, zaowocowało utworzeniem gmin. Gmin, których powstanie, trzeba powiedzieć to jasno dzisiaj, że budziło sporo wątpliwości. Były takie obawy podnoszone przez przeciwników tej koncepcji. No przecież ludzie nie dorośli. W Polsce ludzie nie są jakby do demokracji gotowi. Nie są jakby dostatecznie odpowiedzialni, ażeby móc zarządzać takim wielkim organizmem, jakim jest gmina. I w związku z tym trzeba raczej im tych kompetencji dawać mało, patrzeć im na ręce, a już wolnie dawać im pieniędzy. Otóż tego rodzaju obiekcje były. Dziś po 8 latach możemy powiedzieć, że oczywiście, tak jak mówiliśmy nas od samego początku, te obiekcje okazały się niczym nieuzasadnione. I sukces gmin jest podstawą do tego, żeby wprowadzać kolejne samorządy na szczeblu powiatowym, a także na szczeblu wojewódzkim. To w tej chwili jest przedmiotem obrad parlamentu. Te ustawy, mamy nadzieję, zostaną wkrótce przez parlament przyjęte i wkrótce będziemy mieli także i władze samorządowe działające na większym obszarze niż gmina. Ale, i chyba na tej sali nie ma powodu tego powtarzać, to wcale nie oznacza, że te władze, które będą działały na większym obszarze, będą stały w jakimś sensie ponad władzą gminy. Będą one po prostu zajmowały się czym innym, innego rodzaju zagadnieniami. I w związku z tym zasada, że nad władzą samorządową, nad władzą gminy jest tylko Pan Bóg i prokurator, Pan Bóg od spraw włoskich, a prokurator jakby coś źle wyszło, to ta zasada oczywiście zostaje utrzymana. I stąd też wracam właśnie do tego, o czym mówiłem, że dostaję odznaczenie, jestem tego świadom, od najwyższej władzy na tym terenie. Władzy, nad którą już niczego więcej nie ma. Pan marszałek Król wspominał rok 89, swój pobyt tutaj. No, na szczęście mnie jakoś pominęło, że pobyt wcześniej, zresztą pana marszałka Króla na szczęście też tutaj obok zaraz, a nasi koledzy tutaj też się pojawiali, ale przypomniał o tej wielkiej przebudowie, jakiej trzeba było poddawać nasze państwo po roku 89. Mówił o tym, że ta przebudowa dalej trwa. Istotnie, tak jest. Wtedy zapowiadałem, że środki na obronę państwa będą musiały zostać zredukowane, bo będzie trzeba robić oszczędności wszędzie. Tak się zresztą stało. Nawet skala tych oszczędności była znacznie większa. Doszło do tego, że dzisiaj po prostu nie możemy już utrzymywać środków, które są przeznaczone na obronę, na takim samym poziomie, jak to było do tej pory. Trzeba te środki zwiększyć, dlatego że po prostu oznaczałoby to kompletny zanik naszych sił zbrojnych. A wchodzimy przecież do Sojuszu Północnoatlantyckiego. Jak donosi dzisiejsza prasa, wczoraj kolejny kraj ratyfikował rozszerzenie tego sojuszu, a tym kolejnym krajem to Luksemburg. Kraj może niewielki, ale który formalnie rzecz biorąc ma taki sam głos, też ma jeden głos, tak samo jak Stany Zjednoczone w tym sojuszu. Więc nie bagatelizujmy tego kroku i tej politycznej decyzji. Wchodzimy do Sojuszu Północnoatlantyckiego po prostu dlatego, że nie tylko uważamy, że nasze miejsce jest wśród tych krajów, które ten sojusz tworzą. Nie tylko dlatego, że uważamy, że Sojusz Północnoatlantycki to przede wszystkim wspólnota krajów, które w poczuciu solidarności chcą
chcą budować własną przyszłość, a także zapewniać sobie bezpieczeństwo. Wchodzimy do tego sojuszu także i dlatego, że prawdę mówiąc, bezpieczeństwo kraju jest rzeczą niesłychanie istotną i cenną, a bezpieczeństwo kosztuje znacznie mniej, jeżeli jest się w wielkim, potężnym sojuszu, aniżeli gdyby się chciało to bezpieczeństwo zapewniać sobie samodzielnie. Ale niemniej jednak bezpieczeństwo kosztuje i w związku z tym te wielkie przebudowy, o których tutaj mówił pan marszałek, dotykają także wojska. Chodzi o to, że wojsko, ażeby nawet jeżeli będzie miało zwiększony budżet, a głęboko wierzę, że tak będzie, to musi wygospodarować więcej środków na to, ażeby armia mogła się ćwiczyć, żeby mogła się modernizować, żeby mogła otrzymywać nowy sprzęt. Jedyny sposób, który jest sposobem widocznym i który nie powiększa niejako wydatków budżetowych, jest to zmniejszenie sił zbrojnych, liczebne, po to, ażeby reszta mogła mieć więcej środków na właśnie, jak mówiłem, szkolenie czy na wyposażenie. I to niestety dotyka także i garnizonu tutaj w Czarnym. Jest to zabieg konieczny, ale myślę, że to jest pewną pociechą. Nie oznacza to likwidacji garnizonu. Pozostanie tutaj wojsko, pozostanie w nieco innej formule, pozostanie ośrodek szkoleniowy, będzie tutaj baza materiałowa, będzie ośrodek mobilizacyjny, na pewno będzie wykorzystywany na wypadek, który by nie zaistniał, gdyby trzeba było taką mobilizację ogłosić. A więc związki gminy z wojskiem pozostaną, choć będą miały nieco inny charakter niż to było do tej pory. I cieszy mnie bardzo to, że ta gmina, jak zresztą i cały szereg innych, ceni sobie tą współpracę z wojskiem, ceni sobie obecność wojska i myślę, że ceni sobie nie tylko dlatego, że wojsko to miejsca pracy, ale ze względu na to, że wojsko w duszy polskiej zawsze ma takie dobre, ciepłe miejsce i na tą sympatię dla wojska tu w tej gminie w dalszym ciągu, mam nadzieję, będziemy mogli liczyć, mówiąc w liczbie odnowie, mam tutaj na myśli nie tylko siebie jako ministra obrony narodowej, ale także dowództwo okręgu wojskowego i jednostek, które tutaj w tej chwili się jeszcze znajdują. Kończąc, chciałbym raz jeszcze podziękować za to naprawdę cenne wyróżnienie i życzyć gminie wszystkiego najlepszego. Dziękuję bardzo. Dla ducha. Proszę bardzo o występ artystyczny zespołu Domu Pomocy Społecznej i Domu Ośrodka Kultury Pani Gabrielowicz. Zaczyna się telewizja Gawek. Czy decyzja o pozostawieniu wojska w Czarnym to jest bardziej decyzją polityczną, czy bardziej wynika z potrzeb militarnych? Przede wszystkim chciałbym od razu wyjaśnić, że to nie jest tak, że ten garnizon pozostanie taki, jaki był. Pozostanie tutaj ośrodek szkoleniowy, pozostanie baza materiałowa, natomiast plany rozformowania jednostek takich jak 13 Brygada będą utrzymane, bo niestety jest to konieczność. No nie ma, mówiąc zupełnie zwyczajnie, sensu utrzymywać brygady, w której jest tylko paruset dosłownie żołnierzy. Po prostu mamy za dużo jednostek, trzeba je komasować i 13 Brygada właśnie tutaj w ramach tego programu zostanie rozformowana. Panie ministrze, za chwilę spotka się pan z żołnierzami. Na pewno będą na swoje uposażenia narzekać, bo zwykle narzekają. Czy pan uważa, że wojsko, kadra zawodowa zarabia dużo, mało czy wystarczająco? Ja nie uważam wcale, że zarabia dużo, dlatego że chociaż w takim wymiarze bezwzględnym te uposażenia mogą wydawać się
zadowalające, to trzeba pamiętać o tym, że dochody na głowę rodziny, bo to jest przecież ten zasadniczy wskaźnik, w rodzinach wojskowych są niskie, dlatego że w rodzinach wojskowych wojskowy jest jedyną osobą, która zarabia. Żony na ogół nie mogą pracować, dlatego że w garnizonach, które są rozlokowane bardzo daleko od większych centrów, po prostu nie ma dla nich pracy. I w związku z tym to nie jest tak, jak to się powszechnie uważa, że wojskowi mają dobrze. Wojskowi mają średnio, albo nawet poniżej się. Panie ministrze, jeszcze raz, jeszcze do tego samego, Tomasz Rogowski z trybuny. Czy standardy NATO coś mówią o uposażeniach, o zarobkach wojska? Standardy NATO w tej sprawie nic nie mówią i jest to dosyć zrozumiałe, dlatego że w NATO są zarówno kraje, które są bardzo bogate, jak Luksemburg, i kraje, które są znacznie mniej zamożne, jak na przykład Turcja. W związku z tym uposażenie kadry to jest już sprawa wewnętrzna każdego kraju, a więc także i nasza. Będzie to zależało od wydolności naszego budżetu po prostu. Panie ministrze Konarski, Polska Agencja Prasowa, czy nie czuje pan się nieco przekupiony dzisiejszą uroczystością tytułem honorowego obywatela czarnego i czy ma to wpływ na decyzję co do dalszych losów garnizonu? Nie, decyzje co do tego, żeby tutaj w pewnym wymiarze pozostawić wojsko, zapadły wcześniej i wobec tego to nie jest taki handel, coś za coś. Natomiast generalnie rzecz biorąc jest po prostu sytuacja taka, że wojsko trzeba zmniejszać, że trzeba po prostu prowadzić właśnie w kierunku, który zresztą został już zarysowany planem Armia 2012, a mianowicie w kierunku armii mniejszej, ale lepiej wyposażonej, lepiej wyszkolonej. W efekcie to zmuszać nas będzie do zlikwidowania kilkudziesięciu garnizonów, do ograniczenia całego szeregu innych. Ten garnizon jest właśnie jednym z tych, który ulegnie redukcji, ale nie likwidacji. Czyli już nic wytargować się nie da? Myślę, że nic wytargować się nie da, bo to by oznaczało, że gdzie indziej trzeba by coś zredukować, a nie sądzę, żeby to była łatwa decyzja. Zresztą generalnie rzecz biorąc, jeśli chodzi o te decyzje dotyczące redukcji czy likwidacji garnizonów, to sama ta lista została zatwierdzona jeszcze przez poprzednie władze, przez mojego poprzednika i wobec tego mam nadzieję, że nie będzie tutaj jakichś politycznych dyskusji wokół realizowania tego planu, który jak sądzę jest zresztą popierany przez wszystkie główne siły, a mianowicie plany modernizacji naszych sił zbrojnych. Panie ministrze, jakie czekają jeszcze reformy polską armię? Polską armię czeka ogromnie wiele reform, a mówiąc czeka, może jestem niespecjalnie ścisły, bo te reformy są już częściowo wdrażane, a częściowo w ostatnich etapach uzgodnień. Przede wszystkim to jest zmniejszenie stanów osobowych do około 180 tysięcy. Dalej, także chodzi o rozbudowanie obrony terytorialnej, która by była uruchamiana jednak w gruncie rzeczy tylko w sytuacji zagrożenia państwa, więc byłaby rozwijana w wyniku mobilizacyjnego rozwinięcia wojsk. Trzecia sprawa to zmiana naszych systemów łączności, dowodzenia, co wiąże się z koniecznością dostosowania się do standardów NATO. Także inne zmiany modernizacyjne. Chodzi przecież o to, że na Polsce będzie nie tylko ciążył obowiązek, jako na kraju członkowskim w NATO, obowiązek udzielenia pomocy ewentualnie innemu państwu, które znajdzie się w potrzebie, ale także musi Polska być gotowa na przyjęcie pomocy, jeżeli Polska będzie takiej pomocy potrzebować. I tutaj nie tylko chodzi o taką gotowość czysto psychiczną, ale gotowość materialną, a więc posiadanie odpowiedniej ilości baz, odpowiedniej ilości punktów przeładunkowych, lotnisk odpowiednio wyposażonych i tak dalej. A więc to, co się wiąże z naszym wejściem do NATO, to oznacza coś znacznie więcej, aniżeli tylko systemy łączności czy system obrony przeciwlotniczej. No i wreszcie rzecz niesłychanie ważna i bolesna, to prawda, mianowicie zmiana struktury naszej kadry zawodowej.
Dzisiaj mamy o wiele zbyt dużo, duży procent oficerów, a w kadrze, w korpusie oficerskim zbyt dużo oficerów starszych w porównaniu do oficerów młodszych. To wszystko trzeba będzie w miarę szybko wprowadzać, bo tylko wtedy nasza armia będzie miała strukturę właściwą. Panie ministrze, kiedy w końcu nasza armia wyposaży się w samolot wielozadaniowy, nowoczesny, zachodni? To będzie zależało od środków budżetowych. Oczywiście budżet Ministerstwa Obrony nie jest w stanie udźwignąć takiego wydatku. Polska, tak jak i wszystkie inne kraje, będzie musiała ten program realizować w oparciu o środki pozabudżetowe. Jak wielkie natomiast będą te środki, to będzie dopiero można ocenić wtedy, kiedy rząd przyjmie pewną perspektywę rozwoju gospodarczego, perspektywę w związku z tym także i finansów publicznych, więc musimy jeszcze trochę poczekać. Panie ministrze, czy ma pan swoje typy, jeszcze tylko do samolotu wrócę, panie ministrze, czy ma pan swoje typy co do marki tego samolotu, bo wiem, że w tej chwili chyba francuskie są samoloty testowane. Jest oczywiście kilka samolotów, które ciągle jakby znajdują się w kręgu naszego zainteresowania. Między innymi są to także francuskie Mirage, które właśnie w najbliższych dniach będą na naszym lotnisku w Mińsku Mazowieckim. Ale są także oczywiście samoloty produkcji amerykańskiej, F-16, F-18. Wreszcie jest samolot produkcji szwedzkiej, chociaż tam jest duży udział także i producentów innych krajów. Mówię o samolocie JAS-39 Gripen. No to są te główne samoloty, w kręgu których przede wszystkim będziemy, jak myślę, się obracać. Czyli z rosyjskich już zrezygnowaliśmy? Myślę, że z rosyjskich oczywiście formalnie rzecz biorąc nie zrezygnowaliśmy, natomiast sądzę, że mała jest szansa, żeby wybór padł na ten samolot, z tego mianowicie względu, że samolot jest tak ważnym systemem bojowym, że trzeba mieć całkowitą pewność co do solidności, terminowości dostaw sprzętu, dostaw części zamiennych, dostaw usług remontowych itd. itd. I w związku z tym trzeba się raczej będzie ograniczać do kręgu krajów bądź znajdujących się w Sojuszu Atlantyckim, bądź bardzo blisko z nim współpracujących i znajdujących się już w Unii Europejskiej, jak Szwecja. Panie ministrze, negocjacje polskie z Unią Europejską przebiegają, jak wiadomo. Ostatnio obcięli nam 30 milionów EKI. Miało to być swego rodzaju ostrzeżenie za jakieś tam stanowisko Polski w jakichś kwestiach. Jak przebiegają negocjacje w sprawie wejścia polskiego paktu północnoatlantyckiego? Negocjacje? Nie sądzę, żeby te kłopoty, które mamy z uzyskaniem pełnej kwoty środków z funduszu FARE były związane z naszym stanowiskiem negocjacyjnym w innych sprawach związanych z Unią Europejską. To po prostu jakby całkiem inna sprawa, ale chciałbym przejść do pańskiego pytania. Otóż jeśli chodzi o nasze wejście do NATO, to właściwie wszystko toczy się bardzo dobrze. Czekamy jeszcze na decyzję kilku krajów, parlamentów tych krajów, które powinny ratyfikować układ dopuszczający nowych członków do NATO. To nie widać, żeby tutaj były jakieś trudności. Jak wiadomo, wczoraj kolejny kraj ratyfikował, tym krajem jest Luksemburg. Myślę, że ten proces pójdzie dosyć szybko. W krajach, o których mówimy, mówią, że właściwie problemu żadnego nie ma. Co najwyżej jest problem taki, że bieżące wielkie polityczne decyzje wymagają skoncentrowania się na nich, a coś, co do czego wszyscy są zgodni, w związku z tym może nieco poczekać. Tam się zresztą też specjalnie nie spieszy, do kwietnia przyszłego roku sporo czasu. Natomiast jeśli chodzi o nasze rozmowy z NATO odnośnie celów, które przyjmiemy do realizacji, przebiegają dobrze, chociaż oczywiście ostateczne przyjęcie przez nas tych celów będzie wymagało dokonania gruntownego dosyć przeglądu dotychczasowych programów rozwoju sił zbrojnych po to, ażeby wbudować ten program, a przede wszystkim jego zabezpieczenie finansowe, te właśnie cele, które ustalimy razem z NATO.
Panowie! Panie ministrze, dowódca garnizonu czarnego, pułkownik Słomiński, melduje kadrę garnizonu do spotkania z panem ministrem. Panie ministrze, w imieniu własnym i kadry bardzo serdecznie witam pana ministra w garnizonie czarnym. Jesteśmy zadowoleni, że pomimo wielu obowiązków i realizowanych zadań znalazł pan minister czas na odwiedzenie przede wszystkim nas, podzielenie się informacjami związanymi z bieżącą działalnością Ministerstwa Obrony Narodowej oraz wysłuchanie problemów nurtujących kadrę naszego garnizonu. Panie ministrze, jednostki garnizonu są w trakcie realizacji nietypowego zadania, a mianowicie rozformowania, które mają zakończyć do końca 1998 roku. Stwarza to szereg problemów, które nie uwidaczniają się w jednostkach realizujących normalny proces szkoleniowo-wychowawczy. Do tej pory planowo realizowaliśmy przedsięwzięcia objęte harmonogramem restrukturyzacji. Niemniej jednak w związku z odchodzeniem z jednostek znacznej ilości kadry systematycznie wzrasta obciążenie obowiązkami i zadaniami pozostałej kadry. Kadry odejdzie z garnizonu, zostaną zwolnieni pracownicy cywilni, a następnie po kilku miesiącach ponownie zostaną zatrudnieni, co będzie wiązało się z dodatkowymi kosztami obciążającymi budżet Ministerstwa Obrony Narodowej. Są to najgłówniejsze problemy nurtujące nasze środowisko. Zdajemy jednak sobie sprawę, że o problemach tych w dniu dzisiejszym możemy rozmawiać tylko dzięki decyzji pana ministra zmieniającej wcześniejszy rozkaz o likwidacji garnizonu czarnego. Za podjęcie tak ważnej dla nas decyzji pozostawiającej nasz garnizon w imieniu całej społeczności żołnierskiej bardzo serdecznie panu ministrowi dziękuję. Dziękuję bardzo. Przede wszystkim chciałbym podziękować zarówno dowództwu, jak i wam, dowództwu za zorganizowanie tego spotkania, a wam za przyjście na to spotkanie. Dla mnie zawsze spotkanie z kadrą jest czymś, który ma takim wielowymiarowym. Po pierwsze, mogę zobaczyć, jakoś niemalże dotknąć prawie ludzi, w stosunku do których podejmuje rozmaite decyzje, których te decyzje jakoś tam dotyczą. A po drugie, mogę od nich usłyszeć, co ich trapi, czego nie rozumieją, czego chcą się dowiedzieć. I z samych pytań można bardzo wiele ważnych wyciągnąć. Panie Ministrze,